Przedstawiam wam pierwszy odcinek z serii Trainspotting LHZ Kuchni. To jest w zasadzie odcinek zerowy. On miał się nigdy nie ukazać. Został nakręcony po to, żeby zobaczyć, jak wygląda taka forma wideoblogowania i no, przeleżał w szufladzie ładnych parę lat. Ponieważ ostatnio modne stało się fotografowanie na kolei na duże odległości, postanowiłem go wyciągnąć, odkurzyć i zaprezentować wam wszystkim. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku Trainspottingu LHZ Kuchni chciałem pokazać wam, że fotografowanie i filmowanie kolei nie musi ograniczać się wyłącznie do stania z aparatem lub kamerą gdzieś blisko toru i można na tę dziedzinę transportu spojrzeć również z nieco dalszej perspektywy. Mówimy tu o odległościach od kilkuset metrów wzwyż i dziś pokażę wam, jak można to zrobić. W takich przypadkach niezbędnym dodatkiem do aparatu lub kamery jest zazwyczaj teleobiektyw zwany transfokatorem oraz statyw. Tutaj macie jeden z wielu przykładów. Taki sielski obrazek, wydawałoby się nie mający nic wspólnego z koleją. Dolina, łąki, pola, wioski. Jesteśmy na Poniedziu, w okolicach miejscowości Koretnica. Obiektyw mam w tym momencie skierowany w dolinę rzeki Nidy w okolicach Motkowic. I teraz jeśli przyjrzymy się bliżej, a do tego przydaje się właśnie teleobiektyw, to daje zauważyć się linię kolejową, jak się domyślacie, w tym przypadku jest to oczywiście LHS. Tak jak widzicie, tam mamy nasyp. Po lewej stronie widzimy most na Starorzeczu Nidy, dalej dolina rzeczna jest przecięta wysokim nasypem LHS-u. I tutaj nie będzie on widoczny w całości, ale na ujęciach z drugiej strony w dalszej części filmu zobaczycie, jak to wygląda. I w tym miejscu widzimy drugi most, most nad rzeką Nidą, mieszczący się w kilometrze 283. Zapytacie się z pewnością, co jest takiego uroczego w fotografowaniu czy filmowaniu z daleka i co można w takich miejscach trafić. Przy tego typu ujęciach widzimy kolej ujętą w krajobrazie, gdzie jest ona elementem lub dodatkiem do niego, takim uzupełnieniem. I takie ujęcia ciekawie skomponowane mogą być atrakcyjne same w sobie lub na przykład jako przebitka przy większej kompilacji filmowej. W tym miejscu warto wspomnieć, iż tego typu ujęcia bardzo ładnie widać na dużych ekranach typu 24 cale i więcej, które są teraz bardzo popularne. Co jest jeszcze nam potrzebne oprócz aparatu, kamery, statywu, teleobiektywu, aby robić takie ujęcia na dużą odległość? Przydatna jest przede wszystkim znajomość żelaznego szlaku i jego otoczenia wokół. W przypadku LHS, jak wejdziecie na słupek interaktywny, można to zrobić w domu i to nie ruszając się od komputera, będziecie w stanie wypatrzyć okoliczne pagórki, wzniesienia i wstępnie zaplanować jakieś ujęcia. I dziś na przykładzie Poniedzia pokażę wam, jak można podejść do tego tematu. To miejsce, w którym się znajdujemy, odnalazłem całkiem przypadkowo na podstawie jednego z ujęć wykonanych kiedyś z grodziska Stawy, które jest w dolinie po drugiej stronie nasypu LHS. Widoczne jako mały pagórek przed płaskowyżem Garbu Pińczowskiego, to jest to wzniesienie tam z tyłu na horyzoncie. Zdjęcie to zainspirowało mnie do pojeżdżenia właśnie dziś po Dolinie Nidy, nieco dalej od nasypu LHS i poszukania jakichś nowych, fajnych kadrów krajobrazowych pod teleobiektyw. Czasem jest tak, że przyjedziecie w jedno miejsce i właśnie widzicie stamtąd inną wartą uwagi miejscówkę i nie inaczej jest teraz. Z tyłu widzę kolejne wzgórze, z którego może być całkiem niezły widok i za chwilę się tam przeniesiemy. Następnie przeniesiemy się na Garb Pińczowski i na końcu zobaczycie miejsce, od którego wszystko się zaczęło, czyli grodzisko Stawy, zwane także Antoniów. Co należy pamiętać, planując plener w takich miejscach? Mamy tutaj dwie zasady. Po pierwsze, trzeba znać położenie słońca, uwaga, względem osi toru, a nie miejsca, z którego filmujemy. Pomogą wam w tym programy dostępne w internecie lub też aplikacje na telefony komórkowe pokazujące, w jakich godzinach słońce w miarę dogodnie oświetla obiekty, które nas interesują. Oczywiście jeśli jest na niebie zachmurzenie, no to nie ma większego znaczenia, natomiast dzisiaj mamy dzień słoneczny i tu jest dość ciekawa sytuacja, bo słońce po tej stronie nasypu jest jedynie 2,5 godziny po wschodzie oraz przed zachodem, tak więc większą część dnia powinno się filmować albo fotografować od strony południowej, czyli tej, którą widzimy naprzeciwko. Po drugie, warto znać warunki miejscowe. W tym przypadku mamy tu Dolinę Rzeczną i zdarza się, że rano oraz wieczorem występują mgły, tak więc zdjęcia mogą być utrudnione lub praktycznie niemożliwe do wykonania. Nawet teraz jak spojrzycie, to widzicie, że obraz jest lekko zaniebieszczony przez mgłę, jaka pojawiła się, gdy wzeszło słońce. Także czasem jak tu przyjedziecie, to zobaczycie jedynie mleko rozlane po okolicy i nic więcej. Jeśli będziecie mieli naprawdę dużego farta, to nasyp LHS będzie widać ponad mgłą i gdy pojawi się wtedy pociąg, no to będziecie mieli ujęcia, których można pozazdrościć.
Przenieśliśmy się teraz na drugi pagórek, który pokazywałem wam wcześniej. Przyjechałem tutaj, aby zobaczyć, jak wygląda widok na tę samą dolinę, tylko z innej perspektywy. Akurat w tym miejscu jest on już nieco gorszy, na przykład nie widać obu mostów i kadr jest generalnie węższy. Ale to ma też swoje dobre plusy, dlatego że w takich miejscach możemy nakręcić film z ujęcia statycznego, czyli bez panoramizacji, która przy stosowaniu obiektywów o dużych ogniskowych wymaga sporego doświadczenia i wprawy. Tutaj widzicie panoramę z ręki, która nigdy nie jest dobra, ale robię to tylko po to, aby poszukać jakiegoś ciekawego kadru do zdjęć w przyszłości. Przenosimy się powoli na południową stronę doliny. Jest godzina 8 i jak widzicie słońce jest już po drugiej stronie nasypu. Zatrzymałem się na chwilę na wiadukcie w kijach, aby pokazać dość znany kadr, ale chciałbym w tym miejscu zaprezentować, jak wygląda on z teleobiektywu. Czasem nie należy się bać używania go do takich ujęć. Pozwala to na przykład na zaprezentowanie całego pociągu w powiększeniu w kadrze, zamiast standardowej oklepanej klatki. Jesteśmy już na Garbie Pińczowskim, w okolicy miejscowości Skowronno-Górne. Poprzednio byliśmy o na tamtym pagórku. Stąd do nasypu LHS w linii prostej jest 5 km i tutaj staje się już istotna przejrzystość powietrza. Na pewno lepsze ujęcia byłyby tutaj w okresie niższych temperatur, na przykład wiosną albo jesienią. Jeśli ktoś lubi nie tylko LHS, ale też kolej o węższym rozstawie toru, z tego miejsca można pięknie obserwować pociągi Świętokrzyskiej Kolei Dojazdowej, jadące od Umianowic w kierunku Pińczowa i z powrotem. To jest jedno z niewielu miejsc w okolicy LHS, które pozwala na dalekie obserwacje tego szerokotorowego szlaku. Można stąd fotografować pociągi nie tylko z odległości 5 km, ale zdarzało mi się je robić także na 10 i więcej. Oczywiście nie jest to absolutny rekord możliwy do uzyskania i o tym opowiem w następnym odcinku z tej serii. Ten odcinek kończymy w miejscu, od którego wszystko się zaczęło, czyli od grodziska Stawy, na którym jesteśmy. Pokazywałem je wam spod tego lasu widocznego z tyłu, na początku materiału. W tych krzakach na dole mamy wąski tor Świętokrzyskiej Kolei Dojazdowej, miejscami biegnący po drewnianej estakadzie będącej najdłuższą w Europie, a do nasypu LHS niecały kilometr. Także jak widzicie, miejscówka jest wybitnie kolejowa, ale motyw ten niestety powoli zarasta, więc za kilka lub kilkanaście lat nie będzie widać tyle co teraz. Tym odcinkiem chciałem was zainspirować do szukania nowych kadrów nieco dalej od toru. Pozwala to na ogół fantastycznie ująć kolej w krajobrazie i otoczeniu, w jakim się ona znajduje. Podałem wam główne zasady, jakimi się kierować oraz co jest potrzebne przy tego typu ujęciach. Ciekawych, co można zrobić więcej w tym temacie, zapraszam do odcinka numer 25, Trainspottingu LHS od kuchni. Pójdziemy tam kilka tysięcy kroków dalej i odpowiemy sobie na pytanie, jak fotografować pociągi oraz inne obiekty na dystansie kilkunastu kilometrów. Zapraszam też do oglądania innych odcinków z tej serii pokazujących kulisy hobby związanego z kolejnictwem. Jeśli wam się podobało, like, sub, dzwonek, wiecie co robić, aby nie przegapić kolejnego fajnego odcinka. Pozdrawiam was i do zobaczenia, cześć!